Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Małą tradycją tego programu stało się to, że zaczynałem pytanie od początku Ewangelii, ale dzisiaj od razu od całości, tak tutaj całej treści. Czy ta Ewangelia może być taką aluzją czy próbą przepowiedzenia przez Chrystusa tego, jak On będzie cierpiał? No bo traktuje człowieka, właściciela winnicy, jako Boga, jego syna jako Chrystusa, a robotników jako nas ludzi, więc czy to jest prawidłowe nawiązanie? Tak, jak najbardziej możemy to odnieść do osoby Jezusa Chrystusa, że rzeczywiście, że metaforą Pana Boga, tak jak w poprzednich Ewangeliach, że metaforą tego gospodarza, tego właściciela winnicy jest Pan Bóg, natomiast właśnie tutaj metaforą Jezusa Chrystusa jest ten jeden z tych synów, który zostaje posłany do tej winnicy. No właśnie, Ojcze, jeden z synów zostanie posłany do winnicy, ale tak się zastanawiam, no bo na logikę. Jednego, drugiego zabili, to dlaczego mieli nie zabić trzeciego? Czy to nie jest taka pewna naiwność w tym momencie tego właściciela winnicy, tego naszego Boga? Tutaj Pan Jezus pewnie chciał właśnie nawiązać do tej swojej ofiary, którą zaraz niedługo w toku tej Ewangelii podejmie, w toku tego Ewangelii według świętego Mateusza. Nawiązuje też do tekstu Izajasza, pieśni o winnicy, która była dobrze też Izraelitom znana, bo też właśnie tutaj nie tylko może do tej ofiary ze własnego życia nawiązuje, ale właśnie w proroctwie Izajasza jest mowa o tym, że tą winnicą jest ten naród wybrany, prawda? I że to też może właśnie od razu tutaj można wyjaśnić ten symbol tego ogrodzenia, tego muru, który jest budowany, aby też chronić właśnie tą winnicę, chronić tych robotników. Że też mówią komentatorzy Pisma Świętego, że ten mur to jest jakby też prawo Mojżesza, 10 przykazań, że też to obmurowanie, obwarowanie to jest też właśnie to prawo, które zostało dane Izraelowi, żeby chronić to, co jest w środku, to, żeby ten naród wybrany. I teraz właśnie jakby w tekście Izajasza, też to będzie w tej też liturgii słowa, w tej niedzielnej liturgii słowa, jest o tym, że w którymś momencie nastąpi zniszczenie tych murów, że gdzieś ta winnica zostanie jakby otwarta na cały świat, że ta winnica zostanie porośnięta chwastami i tak dalej. To jest jakby symbol tego, że ten naród nie był posłuszny Bogu i ta chroniona prawem mojżeszowym winnica zostanie jakby spustoszona i rozbita, rozbrojona i tak dalej. Teraz rzeczywiście to jest jakby takie wołanie Izajasza do tego, aby rzeczywiście jakby uszanować to, że Pan Bóg chciał ich chronić, chciał chronić tą winnicę. Nie chciał, żeby ona była spustoszona. I Chrystus jakby odwołuje się do tego dobrze znanego obrazu ze Starego Testamentu. Ojcze, powiedzieliśmy o tym obrazie, który wszyscy dobrze znamy, który był bardzo dobrze znany Żydom w tamtym okresie. Ale powrócę do tego pytania o tą naiwność Boga. Taką, niestety, może to nie jest naiwność, no ale taka
może ślepa miłość, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale chodzi mi o to, że, no bo tak jak już powiedziałem, zabili jednego, zabili drugiego, to pośle syna, może go nie zabiją. Czy to jest obraz tej nieskończonej miłości Boga do nas, czy właśnie takiej naiwności i może ślepej wiary w to, że człowiek jednak może być dobry i może myśleć emocjami, nie myśleć emocjami? Tak po ludzku to się może nam wydawać, że to jest naiwność, ale tutaj dobrze właśnie powiedziałeś właśnie, że to ta nie naiwność, a miłość, miłość taka bezgraniczna. Rzeczywiście w tym tekście może jakby ten tekst nas prowokuje, to jest gdzieś jakaś taka może troszeczkę nawet właśnie ironia, żeby nas pobudzić do myślenia, że oczywiście pośle kolejnych, prawda? A przecież rzeczywiście może się domyślać od razu, ale to jest gdzieś od razu nam może tekst podpowiadać też właśnie, że Pan Bóg w pewnym sensie możemy powiedzieć, że właśnie w swojej miłości jest naiwny, ale nie naiwny w naszym ludzkim rozumieniu, tylko że on jest rzeczywiście gotowy tak wiele dać, jest gotowy ofiarować swojego syna, żeby nas otworzyć na tą jego miłość, prawda? Czyli on może jest w stanie oddać wszystko, a jego syn Chrystus, jemu posłuszny, jest gotowy oddać wszystko, oddać siebie jako ofiarę z miłości do nas. Ojcze, może dość przewrotnie, ale czy my mamy naśladować Boga w tej miłości? Bo chodzi mi o to teraz tak, przekładając to na relacje międzyludzkie, na życie w małżeństwie, czy nawet życie z innymi ludźmi w kooperacji, z nimi w codziennym funkcjonowaniu. Załóżmy, jedna krzywda, druga krzywda. Czy mamy wierzyć, że ta osoba się w końcu zmieni, czy po prostu wycofać się, dać tej osobie możliwość życia we własnym świecie, we własnym garnuszku, bez nas, bez możliwości ranienia nas? Myślę, że też to właśnie nawet z perspektywy katechety też prawda, jak gdy uczę w szkole, to też widzę jakieś gdzieś takie, że mówię o treściach, że tak powiem, bożych, o katechizmie, o Słowie Bożym. Mówię też o tej miłości Pana Boga do człowieka, a często widzę, że jakby uczniowie mnie nie słuchają, prawda? I człowiek może nieraz właśnie jest taki trochę zniechęcony, prawda? Że gdzieś tam rozrabiają, czy trzeba wstawić uwagę nawet, motywować ich w ten sposób, ale gdzieś to jest taka, może czasami się właśnie wydaje, taka momentami walka z wiatrakami. I przychodzi człowiek do domu, do klasztoru i jest trochę właśnie zniechęcony, bo myślę, że to nic nie dała ta katecheza w tej klasie konkretnie czy coś. Ale to jakby mija kolejny dzień i człowiek wstaje następnego dnia i idzie dalej, prawda? I w pewnym sensie, tak jak to możemy przyrównać do tej dzisiejszego tekstu, pracuje w tej winnicy, nie zniechęca się, prawda, jednym dniem, że może poszło rzeczywiście w tej czy tej klasie gorzej. To jest właśnie też to takie niepoddawanie się, prawda? To codziennie zasiewanie tego ziarna, prawda? Że gdzieś może, a nuż, może się wydaje, że oni nie słuchają, ale gdzieś może jakieś jedno drugie zdanie zostanie im w sercu, czy może ta cierpliwość tego katechety gdzieś ich w pewnym sensie zaskoczy. I może nie od razu, ale może po latach wspomną, prawda, że gdzieś tam usłyszeli na lekcji religii takie czy takie zdanie i im to zostało. Bo czasem nam się może wydawać, że nic jakby nie, do nich nie trafia, że właśnie, że jest szum w klasie, że nie słuchają, że nie są skoncentrowani na tym, że może ktoś tam odrabia lekcję matematyki na religii. Ale teraz, czasami może być takie... Teraz ojciec nas skarżył, ojciec, rodzice nas oglądają i będą telefony teraz. To właśnie. I czy my powinniśmy angażować osoby trzecie? Takie pytanie przy okazji może się tak napotoczył ten temat. W związku małżeńskim, w życiu prywatnym, czy my powinniśmy iść po radę do innych, czy po prostu dusić to wszystko we własnym sosie i próbować samodzielnie rozwiązać pewne sytuacje? Jak najbardziej powinniśmy się gdzieś radzić drugiego człowieka, no bo też jest to jakby naturalne, prawda, że może nie radzę sobie z jakimś problemem, idę do drugiej osoby, od której spodziewam się dobrej rady, która może mi pomóc. Więc jak najbardziej możemy korzystać z tej też pomocy drugiego człowieka. Jezus Chrystus umarł na krzyżu. No ale jak wszyscy wiemy, zmartwychwstał, żyje dalej i jest między nami. Podczas każdej Eucharystii się z nami łączy w jakiś sposób. A w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że zabili. Ewangelia to jest taki pozorny obraz tego, że Syn Człowieczy umarł, czyli że zło wygrało. Ale to chyba nie jest tak, że to zło wygrało i de facto te ostatnie słowa tej Ewangelii,
Czyli to, że Królestwo Niebieskie zostanie wam zabrane, że zostaniecie tego pozbawieni do narodu żydowskiego, do tych ludzi, którzy żyli tradycją, żyli przekonaniem o tym, że prawo jest najważniejsze, że tradycja jest najważniejsza. No właśnie, czy my też nie popadamy w takie myślenie, że tylko tradycja, że tylko prawo, nie idziemy z duchem czasu? Czy Kościół powinien iść z duchem czasu, czy nie powinien? Jak to jest, ojcze? Na pewno powinien Kościół iść z duchem Ewangelii, prawda? Niekoniecznie zawsze z duchem czasu, bo to jest może rzeczywiście takie trochę ryzykowne. Pewne elementy, no na pewno nie zmieniać doktryny, prawda? Pewne jakieś może formy, może dostosować do obecnych czasów, prawda? Wykorzystywać chociażby no właśnie czy środki masowego przekazu, prawda? Czy te, że tak powiem, tak jak to teraz w obecnych czasach, prawda? Czy jakieś media społecznościowe, to może z nich korzystać, żeby dotrzeć do człowieka, do młodego człowieka, czy do człowieka w każdym wieku, to może z tego korzystać, żeby przekazywać Ewangelię, ale jednak, żeby trzymać się prawdy Chrystusa, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. No, absolutnie nie możemy właśnie modyfikować słów Jezusa, czy interpretować ich dowolnie, tak aby pozornie dostosować je do współczesnych czasów, tylko mamy faktycznie trzymać się tego Ewangelii Słowa Bożego, i nie manipulować tym Słowem Bożym pod pretekstem, że trzeba to dostosować do współczesnego człowieka, bo to już jest nieaktualne i teraz robimy aktualizację. Nie, my mamy właśnie nasze czasy cały czas aktualizować do Pisma Świętego, do Ewangelii. Ojcze, może zapytam o to, czy w ogóle dobrze interpretuję te Pismo Święte. Ja teologiem nie jestem, więc ojciec mnie najwyżej wyprostuje, jak będzie coś nie tak. Czy dobrze myślę, że obraz tych osób, które pracują w winnicy, to jest taki też przykład tego, że Bóg daje kartę, nam daje kartę zaufania. Mówi, sprawdzam, pokażcie, na ile jesteście odpowiedzialni, na ile potraficie pracować, dbać o tą ziemię, no bo w końcu w Księdze Rodzaju czytamy, czynię wam ziemię poddaną. I patrząc na perspektywę tego, co się dzieje, w jaki sposób Polacy, ale też inne kraje, traktują środowisko, traktują ekosystem, to w jaki sposób dbamy o naszą planetę. Czy to nie jest tak, że my tego testu nie zdajemy? I czy rzeczywiście w ogóle o to może chodzić? Mamy tu kartę zaufania względem, po pierwsze, tego, o czym mówimy, ekosystemu, względem drugiego człowieka, ale co najważniejsze, chyba względem Pana Boga, no bo jednak tu mamy największy test też naszej wiary. Otrzymujemy od Pana Boga taki olbrzymi kredyt zaufania, że faktycznie tą piękną, tak powiem, świat, ziemię oddaje nam w nasze ręce. I rzeczywiście, no i widzimy, że nieraz człowiek może naruszyć jakiś właśnie ten ekosystem, równowagę w tym ekosystemie. Z drugiej strony wierzymy w to, że Pan Bóg jest wszechmocny i On jest w stanie, że tak powiem, ze zła wyprowadzić jakieś dobro. Więc On tak czy tak to jakby panuje nad sytuacją, jak możemy tak w prostych słowach też powiedzieć. Jest to też gdzieś nam w zaufaniu. Znowu moglibyśmy tutaj użyć tego słowa naiwność, tak jakby, że daje nam tak wiele, ufając nam, a z drugiej strony daje nam tą możliwość takiego dojrzewania, prawda, że my rzeczywiście popełniamy błędy, ale mamy ten czas jakby na weryfikowanie tych błędów, na ocenę sytuacji, że źle zrobiłem, czy nawet rzeczywiście w kontekście przyrody, że mogę w pewnym sensie popełnić jakieś błędy, jest jakiś ten margines taki, że tak powiem, nie zniszczę jeszcze tego globu ziemskiego, ale mam ten moment na ten właśnie czas dojrzewania, prawda? Bo rzeczywiście widzimy, no nawet jakby gdzieś tam w świecie nauki, teraz gdzieś naukowcy wysyłają jakieś, czy szykują się do takich misji, że będą już sprzątać też tą przestrzeń kosmiczną, prawda? Że gdzieś wysyłają, bo już nawet nie tyle co na Ziemi, narobiliśmy sporo bałaganu, ale też w przestrzeni kosmicznej. Że gdzieś tam ta stacja kosmiczna, która porusza się w odległości 400 km nad Ziemią, już tam gdzieś miała teraz taki był moment zagrożenia, że uderzyłaby w jakąś tam część metalową, stalową, która tam gdzieś krąży i musieli zmodyfikować troszeczkę tak jakby torrotu, prawda? Czyli nie tylko już zaśmiecamy tą przestrzeń tutaj na Ziemi, ale też tą przestrzeń w kosmosie. I już mają gdzieś jakieś być wysyłane statki kosmiczne, które będą zajmować się sprzątaniem tej przestrzeni kosmicznej. Więc faktycznie już to nasze ten nasz bałagan ale my znowu jest gdzieś też jesteśmy Boża, dzięki Bożej opatrzności
to wszystko jeszcze ma jakiś taki prawda, tolerancję, zapas, ten świat i wszechświat, że i tak jeszcze jest ład i harmonia. Bo jesteśmy w Bożych rękach, który Pan Bóg jeszcze pozwala nam na to właśnie takie też i dojrzewanie w tych swoich błędach. I może to jest znowu dla nas taki moment, czy właśnie Pan Bóg jest dla nas takim pedagogiem, prawda? Uważajcie, ja jeszcze, że tak powiem, czuwam nad tym światem i zawsze będę z Wami aż do skończenia świata. I pozwalam może Wam jako właśnie tym jakby dzieciom troszeczkę, że tak powiem, harcować na ten bałagan, ale to też macie się też tego uczyć, prawda? Że jeśli będziecie powielać te błędy, no to w którymś momencie sami sobie zaszkodzicie. Ojcze, chyba, no ojciec tego nie wie prawdopodobnie, ale chyba każdy rodzic kiedyś odrobinę cierpliwości stracił przy dziecku. Oczywiście, aby tych momentów było jak najmniej, ale czy Bóg może stracić do nas cierpliwość i do naszych błędów, pomyłek, potyczek, słabej wiary, do tego wszystkiego, czym go krzywdzimy? Wydaje się, że tak. Święci to nieraz powtarzają, czy przypominają nam, na każdym z nas jest właśnie odpowiedzialność, ciąży na nas odpowiedzialność i czy może te słowa takie z jednej strony piękne, że z miłości będziemy sądzeni, prawda? I teraz, bo znowuż odpowiedzialność to jest kierowanie się też w życiu miłością, a brak odpowiedzialności to już jest właśnie to jakby zaprzeczenie miłości. I dlatego te słowa z miłości będziemy sądzeni. I nieraz może nam ludzie przypominają, prawda, że może właśnie, że na przykład na kapłanie, na księdzu ciąży jakaś odpowiedzialność za ludzi, za tych powierzonych, za te powierzone nam owieczki, jak to często powtarzamy, że ten kapłan, ksiądz jest pasterzem i on poniesie tą odpowiedzialność. Święci też słyszą gdzieś właśnie w tych słowach, które Chrystus objawia im, że odpowiesz za wielką ilość dusz, prawda? Więc mamy odpowiedzialność, czy każdy z nas. Rodzic odpowiada za dzieci. Oczywiście w pewnym sensie gdzieś każdy odpowiada sam za siebie samego. Ale teraz ja też, ucząc w katechezie, poruszając jakieś tematy, albo odwrotnie, nie poruszając jakichś tematów, to też w jakimś sensie ryzykuję to, że będę odpowiadał też, bo nie powiedziałem uczniom o takim czy takim problemie moralnym. Prawda? Więc to jest gdzieś na każdym z nas ciąży jakaś odpowiedzialność. Ojcze, wróćmy do tej Ewangelii, bo trochę od niej odbiegliśmy. Zastanawia mnie jedna rzecz. Ta taryfa ulgowa, o której już wspomnieliśmy, i odpowiedzialność. W przeniesieniu na związek dwojga ludzi i widzę inną aluzję do tej Ewangelii jeszcze, no bo pracownicy winnicy zabijają posłańców Boga. Czy to nie jest czasem tak, że my w naszym życiu, czy to małżeńskim, czy to z przyjaciółmi, czy to po prostu z bliskimi, nie widzimy miejsca dla Boga i dla ludzi, których On posyła? Staramy się tak mocno wyeksponować nasze potrzeby, żeby stłamsić jakąkolwiek potrzebę wiary, stłamsić wiarę, likwidować Boga z naszego życia? Czy to jest w ogóle prawidłowe podejście? Czy można stworzyć szczęśliwy, porządny związek, czy to dwojga ludzi, czy to grupy przyjaciół, czy to rodziny, jakikolwiek związek bez Bożej miłości, bez jej archetypu w naszym życiu, no bo czym jest miłość człowieka do człowieka bez wzoru miłości Boga? Tak naprawdę takie pytanie zadaję ja sobie. Nie wiem, jak ojciec na to patrzy ze swojego doświadczenia, ale wydaje mi się, że odrzucając Boga, odrzucamy tak naprawdę miłość człowieka. Teraz może gdzieś też i w kontekście tych też takiego może troszeczkę i zamieszania w mediach, w świecie polityki, też takie usłyszałem może takie dosyć radykalne stwierdzenie księdza Jana Proboszcza, Jana Maria Wianeya, że jeśli na jakiś czas usunęłoby się, prawda, kościół, czy proboszcza, czy księdza, kapłana z parafii, czy z miasta, czy z wioski, no to po jakimś czasie, w niedługim czasie zaczną ludzie oddawać cześć zwierzętom, prawda, że faktycznie w nas jest coś takiego, potrzeba gdzieś taka wewnętrzna, podświadoma wiary, oddawania kultu jakiemuś bóstwu. I teraz jeśli rzeczywiście przestaniemy wierzyć w Boga jedynego, Boga w trzech osobach, to jest jakieś ryzyko, że my znajdziemy sobie jakieś bóstwo, jakiegoś bożka i zaczniemy jemu oddawać cześć. Więc faktycznie tutaj gdzieś
I to często może doświadczamy, że gdzieś obserwując gdzieś jakieś właśnie, to też życie publiczne, prawda? Że gdzieś człowiek faktycznie mówi Bogu nie, a w pewnym sensie zaczyna mieć jakieś, no tworzyć jakieś w pewnym sensie dziwactwa, jakbyśmy to powiedzieli. Wiecie, wejdę w słowo może, bo i trochę prowokacyjnie odpowiem na to, co Jezus mówi. Ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Chyba dość częste zdania, które padają w Kościele. Oczywiście prowokuję tylko Ojca w tym momencie do jakiejś refleksji na ten temat, no bo sam chodzę do Kościoła i praktykuję, ale to chyba dość częsty problem naszych nowych katolików, ale chyba też wcześniej tak było. No to tak też, tak prosto obrazowo można byłoby powiedzieć też, gdyby właśnie dwoje młodych ludzi zawarło małżeństwo i by powiedzieli tak, no my się miłujemy, ale teraz się rozstajemy, nie będziemy praktykować naszego małżeństwa, naszych relacji. I, że tak powiem, jedno wyjeżdża na, że tak powiem, drugi koniec świata. Na czym by to polegało niepraktykowanie tego związku, tego małżeństwa? Czyli nie będziemy do siebie dzwonić, nie będziemy do siebie pisać absolutnie, prawda? Nie będziemy utrzymać tej relacji. Wiadomo, że gdy właśnie tych dwoje małżonków nie będą jakby budować tej relacji, no to ta miłość w nich najprawdopodobniej zagaśnie, prawda? Bo jeśli nie będą ze sobą rozmawiać, jeśli nie będą się kontaktować ze sobą, to najprawdopodobniej ten związek się rozpadnie bardzo szybko. Też może mam styczność gdzieś z takimi rodzinami, małżeństwami, gdzie gdzieś nawet czy mąż, czy to żona wyjeżdża gdzieś na miesiąc do pracy czy coś. I w pewnym sensie jestem świadkiem jakichś takich w pewnym sensie dramatu tego rozstania nawet na te kilka tygodni. Prawda? Że gdzieś człowiek się jeden czy drugi gubi, bo ta samotność go przerasta. Więc tutaj to jest też podobnie, że gdzieś ta jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą. To tak jakbym rzeczywiście nie rozmawiał z tą drugą połówką, z tą żoną, czy z tą sympatią. No to najprawdopodobniej to uczucie szybko wygaśnie, albo będzie jakiś taki też dramat rozstania, samotności, prawda? I gdzieś jakiś ból cierpienia. Więc tutaj też podobnie możemy to przełożyć analogicznie na tą relację z Panem Bogiem. Ta moja więź z Panem Bogiem wygaśnie, ta moja wiara obumrze, no bo na przykład nie będę korzystał z tych sakramentów, które nam daje Kościół, ale daje nam przez to, że Chrystus te sakramenty ustanowił.